Witajcie, kochani, Monia, kosmiczne moniologii. Zaraz się dowiemy, jaki znak zodiaku. Koziorożec był ostatnio, nie świruj byk, chyba był ostatnio. Rybki nasze marzycielki słodkie. Ryby to mają to do siebie, że zawsze patrzą na świat przez różowe okulary i czasami są sytuacje, kiedy no już wypadałoby przejrzeć na oczy, a ryba nadal swoje. I zawsze chce ryba widzieć takie najlepsze w ludziach. O, tak wierzy, no tak, bo rybka to jest wszystko to, co płynne, wszystko to, co takie senne, niewypowiedziane, niefizyczne. No, ryba to też system, może nie, system to złe słowo, to jest ta wiara. O, ryba wierzy zawsze, mimo wszystko. Dobra, zobaczmy, kochanie, energię, what's up, rybko słodka. Akcja, 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 coś się zaczęło dziać, albo zacznie, już czuć to, że coś się zacznie dziać. Jeśli na przykład chodzi o, powiedzmy, jakieś sprawy prawne, albo jakieś legalne, administracyjne, jak stało w miejscu, to się ruszy, ruszy się. Czuję, żeby wziąć jeszcze jedną kartę, a jak czuję, to zrobię. Rybko słodka, no jakaś akcja, może być tak, że coś się w związku ruszyło wreszcie. W relacji, w życiu, w tobie, nowa perspektywa, nowe spojrzenie. Fajnie, zobacz. Drzwi do osobistego uzdrowienia i szczęścia. No właśnie. I co? Co to jest to osobiste uzdrowienie i szczęście? Przede wszystkim świadomość tego, że szczęścia nie znajdziesz na zewnątrz. Ty jesteś jedynym źródłem szczęścia dla siebie. Jak szukasz go na zewnątrz, zawsze będziesz szukać. Jak ci je ktoś da, to na chwilę, bo my ludzie jesteśmy stworzeni w taki sposób, że z głowy my tego serca nigdy, tego serca, z głowy my tego szczęścia nigdy nie wyciągniemy, bo ono jest w nas, my jesteśmy tym szczęściem, my jesteśmy tym źródłem takim, no wiesz, o co chodzi, ty jesteś Bogiem, uświadom to sobie, no, jego nie ma na zewnątrz, on jest w środku, w tym ciele, oj tak. I czas się za siebie wziąć, co? Czas przestać biadolić, szukać winnych na zewnątrz. Ziemia cudowną jest planetą, ale w tym systemie, w tym społeczeństwie dupę trzeba mieć twardą, co? I strach to jest jedyne, co oni na nas mają. Strach to jest jedyne, co oni na nas mają. Jak się nie boisz, to nie mają na ciebie nic. Strach i manipulacja. A manipulują nami po to, żebyśmy się nie dowiedzieli, jaka potęga w nas drzemie. A dlaczego, żebyśmy się nie dowiedzieli? Bo jedną dziurką wciągasz ten zły system, a drugą wypluwasz i go nie ma. Rozumiesz? To jest iluzja, ta cała hierarchia, że ktoś jest nad tobą, że ktoś jest większy. My wszyscy jesteśmy równi. Nie ma jakiegoś jednego Boga Stworzyciela, który jest nad tobą, na ciebie patrzy z góry. Jak na to czekasz, to zawsze będziesz tylko czekać i się nie doczekasz, bo żyje się tu i teraz. Tu i teraz. Jak jesteś rozedrgany, rozłączony z tą wiedzą, oddychaj. 3 sekundy wdech, 3 sekundy pauza, 3 sekundy wydech, 3 sekundy pauza. I słuchaj tylko swojego oddechu. Bo on jest połączony właśnie ze źródłem. Źródłem, którym jesteś ty, które drzemie w tym ciele. Ograniczonym umysłem, ograniczonym emocjami, ograniczonym programami. Pewnie. Ty wiesz, o co mi chodzi. Dobra. Jedziemy dalej. Rybciu. Duch Liska. Zaufaj swoim talentom w zmieniających się czasach. Dokładnie. Czasy się zmieniają. Środowisko się zmienia.
Ty się zmieniasz. Twoja percepcja. I nie ma czego się bać. Nie ma co kurczowo trzymać się przeszłości, bo ona nie bez przyczyny nazywa się przeszłością. Tam już nic dla ciebie nie ma. Ty jesteś tu i teraz. Wiesz co? Zaufanie to nie jest zaufanie, że ktoś cię obroni. Zaufanie jest w siebie, że ty jesteś potęgą. I nie ma innej drogi, jak tylko w to uwierzyć. To jest droga, to jest proces, bo na tyle tysięcy lat wciskania człowiekowi, że jest nic niewartym niewolnikiem i jest ktoś lepszy, większy, kto ma lepszy plan na ciebie. To jest droga. Ale nie wstępuje na nią nikt, kto by nie dał rady. I czasy się zmieniają, opcje się zmieniają, ludzie się zmieniają. A ty, o, właśnie, właśnie. Info dla ciebie. Ty masz zdolności, umiejętności do bycia elastycznym. Elastycznym. No. I to jest twój talent, żeby się przystosowywać do różnych czasów. I to jest brednia, że ty musisz być ciągle taka sama, stała i trzymać się jednej rzeczy. To jest absolutna brednia, bo nic nie jest stałe na tym świecie, a już w ogóle nic nie jest prawdziwe, to co my widzimy, w to co my wierzymy. Illusion, illusion. Dobra, zobaczmy karty Tarota. Co tam u ciebie, rybciu słodka? Może takie troszeczkę poczucie niezrozumienia. Odizolowania, odseparowania, przez to, że było ciężko w ostatnim czasie. Ale powiem ci tak, to jest twoja percepcja, moja, nasza, ludzka. I dopóki my będziemy się czuć jako bezradne trybiki, dopóty będziemy czuć ciężar tego wszystkiego. Ty masz ogromną wewnętrzną potęgę w sobie. I uzdrawiania siebie, uzdrawiania innych. Uzdrawiania otoczenia. No. Dokładnie. Siedem monet. To jest co? Koziorożec, panna byk. I siedem monet to jest tak. Prokrastynacja spowodowana niedocenieniem tego, co się ma i nie umiejętnością zauważenia rezultatów, bo one nie wyglądają tak, jak ja bym chciał. Rozumiesz, rezultat ma być taki, Monika. Jak go nie ma, to reszta jest dupa wołowa. I to jest to, co cię blokuje. No, ten program cię blokuje. Dobra, zobaczmy dalej. O, cztery miecze, cztery miecze. Ziemia. Boże, co ja gadam? Ziemia. Powietrze, bliźniaki, waga, wodnik i cztery miecze to jest taka regeneracja po. O, regeneracja po szalonych. Sorki. Chaotycznych czasach. Okresie chaotycznym. Właśnie ta zmiana. Może nagła, niespodziewana. Niechciana. No, ale te cztery miecze to jest super karta, która właśnie mówi o tym, że. To się tam w tobie wszystko ulecza. Dziękuję bardzo. Osiem kielichów, woda, rak, ryby, skorpion. Dokładnie. Emocji było tyle i były tak negatywne, tak ekstremalne, że czas po prostu spakować mandżur i wyjść z tych emocji, bo ty nie jesteś swoimi emocjami, ty nie jesteś swoją głową. Ty jesteś potęgą, źródłem stworzenia na tym świecie. Bogiem jesteś. No. My na świecie jesteśmy zaprogramowani do myślenia, że ktoś ma odpowiedź na nasze problemy. Nie ma. Ty jesteś odpowiedzią na swoje problemy. Proszę, Rydwan, rak, też woda, księżyc. Ja to widzę, że dupa stwardniała. Że pójdziesz po swoje. Słuchaj, ty nie czekaj na idealną okazję, bo ona się nie przyda. Ty musisz sobie stworzyć idealną okazję, chwycić ją tam, gdzie inni jej nie widzą. Rozumiesz? No. Jeszcze jedną. Ty jeszcze póki co jej też nie widzisz, ale to jest spoko karta, która
dwa miecze też, jak to się mówi, powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. Ty jesteś tam, gdzie chcesz, aczkolwiek jeszcze tego nie widzisz, bo oczekiwania, programy, ja chcę to, ja chcę tamto. Jak to nie okazuje się w ten sposób, jaki ja chcę, to jest dupnie. No, ale co jest bardzo spoko w tym wszystkim, że ty przejrzysz na oczy. Klapki spadną, laczki się zsuną z powiek. Zobaczmy twoją osobę, energię twojej osoby. Czuję, że to jest wszystko bardziej about you, że to już nie jesteś tak afektowana energią z zewnątrz. Zobaczmy, twoja osoba. Ha. Magik. Magik, magik. Ze znaków zodiaku bliźniaki. Zacznę, podejdę, mam opcję, mam możliwość, wiem jak, mam możliwości. Spróbuję coś z tą rybą. I nawet wiem co, mam plan na to, co chcę spróbować. A z kolei na magika czasami trzeba uważać, bo jak jest negatywny, to manipulator. No. Co jeszcze? Twoja osoba. Ha! Diabolo, pomidoro. Też wielka arkana. Fajny, jak to się mówi, chciałam powiedzieć fajny chłopak, ale to może być chłopak albo dziewczyna. Fajny człowiek z potencjałem, ale chęć kontroli i stworzenia, podpasowania ciebie pod konkretny scenariusz czasem jest silniejsza od tego, co naprawdę do ciebie czuję. No. Oh yeah, yeah. Wiesz co, bo ludzie też to robią z takiej poczucia własnej słabości i niemocy, że muszą kontrolować, bo się boją, że jakby cię na przykład nie kontrolowali, to ty pójdziesz sobie w inną stronę i coś będzie nie po ich nosie, rozumiesz? A to jest takie, co jest twoje, puścisz to, to i tak będzie bączkować wokół ciebie. Czemu to ten diabeł i ten magik? Trzy kielichy. Trzy kielichy. To jest taka celebracja, to jest radość, pogodzenie się. Tak, to może być pogodzenie się. Ale wiesz co? To może być też chęć trzymania kilku srok za ogon. No bo ja jestem taki zajebisty, że co, ja mam się tylko dla jednej marnować? A idź, idź na dworzec. Tam jest dużo ludzi. Upsi. Czekaj, co ja tu mam? O, dobra, dobra. Mamy tak. Mentalne więzienie i 10 mieczy, czyli totalny dół. Powietrze, bliźniaki, waga, wodnik. I to jest takie, wiesz co, twoja osoba generalnie stworzyła sobie coś w głowie. Chyba nawet nie jest świadoma tego, że to jest program, który prowadzi ją w czeluść. I przez to, co sobie stworzyła w głowie, próbuje bardzo nadać bieg narracji na zewnątrz. Ale ty nie jesteś aktorem w czyimś życiu. Ty jesteś kreatorem swojego życia, więc się nie dawaj. No. Ale to wynika z tego, że ona jeszcze nie widzi twoja osoba. No. A może tęskni za dobrymi czasami zabawą, która była między wami, bo ostatnio było na przykład tylko źle. Rozumiesz? Ostatnio było na przykład tylko źle. Dobra, mamy rybę, no to weźmy sobie... A, weźmy sobie kartę na zakończenie. Zobaczmy, co tam. Ja ci powiem tak, bo ten diabolo pomidoro to też jest takie uzależnienie na zasadzie, o, on do mnie powiedział to, a ona do mnie powiedziała tamto i teraz mi smutno, bo jak on mógł... A w dupę z tym. Weź ty... Wyrzuć te myśli, zostaw je kompletnie, bo one cię zniszczą. Naprawdę. Po co ci to, człowieku? Jesteś większy niż taka łuża. O wiele. O. Znajduję głębsze znaczenie i osobisty wzrost w dyskomforcie. No jest to dyskomfort, bo generalnie
najbliższe lata to będzie głównie dyskomfort dla ludzi, którzy uważają, że to, co się dzieje i to, w czym żyjemy, to jest prawda. I że to, co w telewizorku pani mówi, ładnie pomalowana i w garsonce, to ona już mądrzej wygląda, ściak okulary założy, to już w ogóle po jakichś dwóch kierunkach. Chociaż wiecie co, skończyć studia dzisiaj, to nic w ogóle o żadnej inteligencji nie świadczy. O żadnej. I to najlepiej właśnie widać. No, widać, że bardzo często inteligencja nie idzie w parze z dyplomem. Mierny, ale wierny. A my nie jesteśmy mierni. My jesteśmy wyjątkowi. Wyjątkowi. No. Także serce trzeba mieć otwarte, ale dupę twardą. Bo nie ma się co zamykać, bo potem człowiek będzie sobie sam robił kuku, co nie? Dobra, rybciu słodka. Trzymaj się. Buziolek serdeczniutki. Mua.